Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Nazywam się Jacek Szumigaj i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy pogoda ducha i pozytywne myślenie może być kluczem do lepszego życia, czy może być również kluczem do sukcesu. Kiedyś się nad tym nie zastanawiałem, jak to funkcjonuje. Działamy w sumie wszyscy nawykowo, tak? To jest, można powiedzieć, również z tego poprzedniego odcinka, że dalej będzie, trochę również będzie o nawykach. Co powoduje, że mamy pogodę ducha, czy też wywołujemy w sobie pogodę ducha? I co powoduje, jaki jest czynnik, który wyzwala w nas pozytywne myślenie? I w zasadzie odpowiedź jest jedna. Takie zdanie kiedyś słyszałem. Chcesz lepszych odpowiedzi? Zadawaj lepsze pytania. Cały problem polega na tym, że większość pytań, które są do życia kierowane, zadajemy sami sobie. Tak? A ponieważ działamy nawykowo, więc te pytania z reguły zgodne są z tym, co poprzez nawyki, jak reagujemy na różne rzeczy. I z reguły staramy się odpowiedzieć te pytania, może tak, te pytania, które sobie zadajemy, to one nie są takie do końca fajne, tak? To znaczy, pytamy się w taki sposób sami siebie, że odpowiedzi, które udzielamy, wcale nie są takie fajne, wesołe i różowe. To są zwykle odpowiedzi zakładające, że świat jest zły, że nas oszukuje, jak tylko może i z każdej strony, że stara się nam to życie podkładać nogi, gdzie i jak to tylko jest możliwe. Raczej w większości umysłów, nie mówię, że wszystkich, ale w większości umysłów jest raczej taka podejrzliwość, założenie takie, że coś będzie źle się działo, że będą nas oszukiwać, że inni będą nas kłamać, że nie spotka nas nic dobrego. Ja słyszałem takie wyjaśnienie kiedyś, i to w sumie od bardzo bliskiej osoby, na moje pytanie, dlaczego ona nie zakłada, ta osoba, że będzie wszystko dobrze, że wszystko się fajnie ułoży. I ona mi odpowiedziała: zakładam, że będzie źle, bo jak będzie dobrze, to ja się będę wtedy cieszyć. Wtedy tego jeszcze nie wiedziałem. Teraz to już wiem, że jeżeli będzie zakładała, że będzie źle, to będzie źle. Można powiedzieć, że również będzie o tym odcinek, jeden z może kolejny, o potędze podświadomości i prawie przyciągania. I to działa tak, że w zasadzie to, co sobie wyobrażamy, to, co sobie wizualizujemy, to się nam sprawdza w życiu. To tak działa prawo przyciągania. I wcale nie chodzi o grawitację. I o ile, jeżeli idzie o grawitację, każdy się z nami zgodzi. Nawet taki, co taka osoba, która z fizyki jest, jak to się mówi, niegramotna, tak? Która wie, że fizyka jest i tyle. Zgodzi się z nami, że
grawitacja jednak istnieje. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie istnieje, bo nie widać, no to ja zwykle mówię, idź na dach i zrób krok do przodu. Tam na brzegu dachu stań, zrób krok do przodu. Czy wierzysz, czy nie wierzysz, polecisz w dół. Bo tak działa grawitacja. Tak samo jest z prawem przyciągania. Ja bym się tutaj za bardzo nie chciał rozpisywać w tym temacie, bo to jest też na parę takich kolejnych moich monologów temat. Natomiast jedno jest pewne, że jeżeli chcemy otrzymywać lepsze odpowiedzi od siebie i od życia, to powinniśmy zadawać lepsze pytania. Zakładać, że ten świat nie jest taki zły, głupi i podły, że jednak dobrzy ludzie i dobre sytuacje na tym świecie się zdarzają, że mogą się nam zdarzyć, nie tylko złe rzeczy, że się dzieją, ale też przede wszystkim, że się dzieją dobrzy ludzie. Dobre zbiegi okoliczności, dobrzy ludzie. Że jednak ten świat dąży do tego, żeby nam pomóc, nie żeby nas zniszczyć. Tak? Natura zawsze dąży do harmonii i spokoju. Nie ma tak nigdy, że w naturze, że ona dąży do tego, żeby nas unicestwić. Ludzie tak, natura nigdy. I tutaj można by przejść do następnego takiego stwierdzenia a propos tych lepszych odpowiedzi, żeby jeżeli chcielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pozytywne myślenie może być kluczem do lepszego życia, no to wystarczy spróbować, tak? Mówić i myśleć pozytywnie. Bo sama mowa bez myślenia albo myślenie bez mowy to są rzeczy, które się po prostu zniwelują. Tak? Wyzerują się. Identyczne wartości po obydwu stronach równania. Równanie jest po prostu zerowe. Tak? Ma zerowe rozwiązanie. Więc spróbujcie mówić i myśleć pozytywnie. A jeżeli nie możemy, jeżeli jest taka sytuacja, że to, co się nam przydarzyło, no to niestety nie możemy mówić pozytywnie, no to lepiej jest nie mówić nic, niż powielać taki stereotyp tego, taką myśl, że nic dobrego nas w życiu nie czeka, że to życie, no to jest taką udręką tutaj na ziemi. To wcale nie tak. To wcale tak nie jest. Kiedyś myślałem, że tak jest i że naszym życiem rządzi chaos, że różne rzeczy się przydarzają, bo się przydarzają, ale od momentu, kiedy tak staram się, tak, no, bo czasem to różnie bywa, ale od momentu, kiedy staram się mówić i myśleć pozytywnie, a jeśli nie mogę powiedzieć nic pozytywnego, to nie mówię wcale. Nieraz w rodzinie mówię, z rodziną jestem, czy ze znajomymi, mówię, jak mi się wyłączył na 10 minut, to się nie przejmujcie, nic mi się nie stało, szczególnie jak samochód prowadzę. To nic mi się nie stało, to po prostu wyłączyłem przekazywanie negatywnych myśli, negatywnych informacji. Tak, takie werbalne przekazywanie. Jakaś sytuacja, zdarzenie na drodze, gdzieś, nie wiem, na zakupach, w sklepie, jadąc gdzieś na wypoczynek, no siłą rzeczy, poprzez te nawyki uruchamiają nam się czasem mechanizmy takie właśnie takiego negatywnego myślenia, mówienia, to lepiej jest po prostu nie mówić nic, niż mamy myśleć i mówić negatywnie. Ja wiem, że to nie jest proste, tak? Policzyli naukowcy bodajże z MIT, że człowiek średnio ma około 60 tysięcy myśli dziennie. I zwykle to jest tak, że te myśli przypominają ruchy Browna. Jeżeli ktoś bardziej obeznany z fizyką, to będzie wiedział, o co chodzi. Jeśli nie, to już tłumaczę. To są takie chaotyczne ruchy, tak? Gdzie cząsteczki każda z każdą się zderzają, odbijają się we wszystkie strony i po prostu ta nasza myśl nie idzie
liniowo, nie idzie po jednym torze, tylko z jednej myśli przeskakujemy na przeskakujemy na drugą, tak? No i ciężko nam określić byłoby, czy to nasze myślenie ogólnie jako takie, przy takim natłoku myśli, jest pozytywne czy negatywne. I w tym momencie wystarczy sobie zadać jedno pytanie. Jak ja się czuję? Jak ja się czuję w danej chwili? Czy jest mi przyjemnie? Czy jaki mam nastrój? O tak, tak bym określił. Jaki mam nastrój? Czy mój nastrój jest taki pogodny, wesoły? Czy jest mi smutno? Czy gdzieś tam, jak to się mówi, gryzę się z własnymi myślami? To jest chyba najłatwiejszy sposób. I jeżeli zmienimy ten nastrój poprzez zaburzenie tego schematu w tym naszym nawykowym myśleniu, to te nasze myśli znowu pójdą taką bardzo ładną, gładką, równą drogą, taką fajną ścieżką. Co można zrobić? Puścić ulubioną muzykę. Pomyśleć o czymś przyjemnym, co się nam ostatnio przydarzyło. Przede wszystkim, no jeżeli jest możliwość taka, postarać się rozluźnić całe ciało, tak? Wziąć szeroko, rozczapierzyć palce, głęboko odetchnąć, głowę podnieść do góry, nie zwieszać jej smętnie, po prostu się odprężyć, wywołać w sobie poprzez takie rozluźnienie fizyczne, głębszy oddech, rozluźnienie psychiczne. My jesteśmy tak skonstruowani, jeszcze będę o tym mówił, o samym oddychaniu. To jest osobny, odrębny rozdział o samym oddychaniu, że w zasadzie nasz oddech reguluje czy sygnalizuje nam nasze stany emocjonalne, tak? Że w pewnych momentach ten oddech jest, nie mówię o wysiłku fizycznym, ale ten oddech się pogłębia albo staje się spokojniejszy, może być głęboki, ale staje się spokojniejszy. Tak, żebyśmy się lepiej poczuli, żebyśmy się lepiej dotlenili. Są pewne ćwiczenia oddechowe, które spowodują, że osiągniemy relaks taki średni, nie mówię głęboki, ale w dosyć krótkim czasie. Ja niedawno temu nabyłem zegarek, taki smartwatch, i ku mojemu zdziwieniu tam znalazłem w tym menu ćwiczenia oddechowe. Tak, producent przewidział, że jednak stres oddziałuje, jest tam miernik stresu, ale również ćwiczenia oddechowe, które jeżeli sobie tam czujemy się właśnie niekomfortowo, czujemy się zestresowani, to wtedy możemy sobie te ćwiczenia zastosować według tych wskazówek i poczujemy się lepiej. Także pozytywne myślenie to jest praca, tak? To jest na początek ciężka umysłowa praca, żeby to kontrolować, żeby w tym takim nurcie pozytywnym cały czas płynąć. I następną rzeczą, która jest również z tym związana, jeżeli idzie o pogodę ducha i pozytywne myślenie, to jest nauka, jeżeli można nazywać nauką, to jest nauka wyłączenia złości, nauka wyłączenia denerwowania się, tak, agresji. Tak jak już powiedziałem poprzednio, cała historia ludzkości od samego początku to w zasadzie, żebyśmy mogli przeżyć we wrogim środowisku, a takim zawsze środowisko na Ziemi w dawnych czasach przynajmniej było, to w momencie zagrożenia człowiek odruchowo reaguje albo przygotowaniem do walki, albo przygotowaniem do ucieczki. Jeżeli może uciekać, to nie będzie walczył, to jest pewne.
Natomiast jeżeli nie może uciekać, jeżeli nie może uciec, no to będzie walczył. Tak, za tym idzie cała seria naszych zachowań fizjologicznych. Pogłębia nam się oddech, rozszerzają się źrenice, pocą się dłonie i stopy. Po co? A żeby na przykład lepiej, szybciej na drzewo uciec przed zagrożeniem. Albo pewniej schwycić jakiś przedmiot, no człowiek jako homo sapiens, który zaczął używać narzędzi, tak, żeby pałka, którą jakiś kik, który schwycimy, żeby się nam nie wyślizgnął z ręki, jak się będziemy bronić przed jakimś tam lwem, tygrysem, czy jakimś innym stworem, albo drugim człowiekiem, który jest bardziej agresywny od nas. I okazuje się, że w obecnym świecie, który nas przesyca takimi obrazami agresji, tak, wystarczy YouTube włączyć. I raz tylko pooglądać jakieś takie filmy, nie wiem, filmy akcji, filmy jakieś ze sztukami walki, tak, jakieś tłumienie demonstracji. I stwierdzamy, że żyjemy w takim świecie żyjemy agresywnym. A to wcale tak nie jest. To wszystko to jest czyjaś opinia zewnętrzna. To są obrazy, które płyną z zewnątrz, które ktoś nam usiłuje przekazać w jakimś celu zamierzonym przez siebie, a to tak nie musi być. Okazuje się, że może być, że obok tego świata, nie że może być, obok tego świata pełnego przemocy, agresji, również jest świat pełen pokoju, harmonii, tak, dobrobytu również. Bo dobrobyt to również kwestia myślenia. To jest kwestia umysłu. Że istnieje taki świat właśnie, w którym się będziemy fajnie czuć. Człowiek zawsze będzie dążył do harmonii i do spokoju, a nie do tego, żeby się z kimś tam okładać kijami po głowie. I ja swego czasu wymyśliłem sobie takie ćwiczenie umysłowe. Ja je nazywam trzy przyciski, trzy magiczne przyciski, tak? To znaczy, w momencie, każda sytuacja, która wywołuje w nas gniew, na co różnie będziemy reagować, zaczyna się od zapalnika, ja to tak nazwałem, od zapalnika. To jest mała, niewinna rzecz, która w zależności od tego, w jakiej jesteśmy kondycji psychofizycznej, raz może nas w ogóle nie ruszyć, a drugim razem spowoduje uruchomienie tego zapalnika, a zapalnik... Pierwszy jest w zasadzie ląd, tak? Jest sytuacja, która powoduje, że ten ląd zostaje odpalony. I on się tam tli jakiś kawałek. Na początek spokojnie. Później to dochodzi do zapalnika, tak? My sobie analizujemy, co ktoś albo jakieś zdarzenie, powiedzmy drugi człowiek, co on chciał uzyskać w ten sposób, że się tak do nas zwrócił. I stwierdzamy zagrożenie. Tak, on chciał nam sprawić przykrość, słownie, no fizycznie to zakładam, że nie, ale słownie tak, i uruchamiamy detonator. Detonator sam w sobie jeszcze dużej siły nie ma, tak? Tylko że on odpala główny ładunek. I wtedy jest eksplozja, i która się, no prawda, kończy marnie dla nas. Bo i ląd, i zapalnik, i detonator jest w naszych rękach. Nie trzyma go ktoś inny tak naprawdę. To my decydujemy o tym, czy to będzie odpalone i kiedy. I z jaką siłą wybuchnie. To inni na to nie mają wpływu. I co ciekawe, że jest tak, że czym osoby są bliżej nas, tak, mentalnie, psychicznie, czyli czym osoby są bliżej w domu, w środowisku pracy, czym te osoby lepiej znamy, tym ich działania, poprzez ich działania, ale my szybciej uruchomimy ten cały zestaw, który jest zabójczy dla nas przede wszystkim. Dla nich nie. Bo często tak bywa, że po prostu ktoś podchodzi i mówi, odpal ląd. I my ten ląd odpalamy, patrząc na niego. Nie patrząc na to w zasadzie, co my czujemy.
sami, wewnątrz siebie. Tak? A tak wcale nie musi być. I ja nazwałem te takie trzy kroki, które umożliwiają wyłączenie tej agresji. To jest pierwszy ten taki guzik, włączam, jak tylko moje myśli skierują się, że coś tam sobie przypomnę, że ktoś mi coś tam kiedyś, tak? Pierwszy guzik, który wyłącza, gasi to. Drugi jest, bo czasem ta myśl jest bardzo mocna. Powiedzmy, że ktoś kiedyś nas mocno uraził i jednak stwierdzamy, że no dobrze, ląd zagaszony, ale ja młotkiem huknę ten detonator. To musi wybuchnąć, to nie ma siły. I wtedy włączamy drugi guzik. Po co? Na co? To nie ma sensu. I zwykle się na tych dwóch przyciskach kończy. Wyobrażam sobie, że po prostu takie włączam małe czerwone przyciski. Jeden spokój, drugi spokój, a trzeci to już w ogóle jeszcze większy spokój. I spokój zgodny z naturą. Do naszego życia denerwowanie się, wbrew temu, co można usłyszeć wszędzie, tak, że to takie pozytywny stres jest. Ja nie wiem, na kogo może działać pozytywnie stres. Ja nie spotkałem osób. Są opinie, są nawet w fachowej literaturze, że ten taki stres, ten poziom stresu, że czasem wywołuje pozytywne rzeczy. Nie wiem, może są takie osoby. Ja nie spotkałem osób, które... No może raz jedną, która mi wprost powiedziała. Ja natomiast nie spotkałem osób, które lubią żyć w stresie. Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku. Życie w stresie to nie jest życie pozytywne. O pozytywnym myśleniu wtedy nie ma najmniejszej mowy. Wyobraźcie sobie kogoś, kto będzie miał pogodę ducha, jak będzie w stresie. Nie da się. Albo to, albo to. Albo białe, albo czarne. Albo ktoś ma pogodę ducha i nie ma stresu, albo ma stres i nie ma pogody ducha. I spytajcie się każdej osoby, możecie spytać, wśród najbliższych nawet, co woli? Czy być pogodnym, czy być zestresowanym? Z jakiegokolwiek powodu. I ciekaw jestem, co wam odpowie. Zakładam, że będzie odpowiadała szczerze, tak? Nie, że na przekór, że a, ona to lubi stres, bo coś tam. Ja takich osób Nie spotkałem wiele w swoim życiu. Już trochę żyję, a naprawdę bardzo mało. Bardzo mało. Może są osoby, ale to jest kwestia... Może są takie osoby, ale to jest raczej kwestia tych wbudowanych nawyków, o których mówiłem, i kwestia wychowania, tak? Że one inaczej nie potrafią. A nikt ich nigdy w życiu nie uczył, że taką agresję i takie negatywne myślenie można sobie po prostu wyłączyć. Jak stary odbiornik lampowy. Wyłączamy, pstryki nie ma. I to nie istnieje. Czy on się będzie włączał? Oczywiście, że tak. Czy mi się czasem włącza? No pewnie. Ja całe życie nie byłem taki pozytywny, jak jestem teraz. I ten odbiornik się czasami z powrotem włącza, ale mówię, są trzy przyciski. Zwykle trzeciego nie muszę używać. Pierwsze dwa wystarczają. Czasem tylko pierwszy, czasem jeszcze drugi. Tak? I jeszcze... Jedna rzecz a propos tych lepszych odpowiedzi, tak? Czyli zadawania lepszych pytań. Jest taka historia, dosyć znana, ją nieraz w literaturze jest przytaczana. Tyczy się Sokratesa. Tak? Kto to jest Sokrates, to z reguły każdy wie. To tak zwane trzy sita Sokratesa. I podobnież któryś z jego uczniów przyszedł z czymś tam powiedzieć, jakąś do niego, jakąś wiadomość. Na co on mu odpowiedział? Zanim dowiem się, co chcesz mi powiedzieć, chcę, żebyś zadał sobie pytanie, sam sobie. Czy to, co mi chcesz powiedzieć, jest prawdziwe? Czy to jest prawda? Na co on odpowiedział? Możliwe, ale nie mam pewności. Czyli nie wiesz, czy to jest prawda, podsumował Sokrates. Drugie pytanie, czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest dobre? Tak? Na co on mu odpowiedział? Nie, to raczej złe wiadomości.
to zostało nam ostatnie pytanie. Czy te wiadomości są dla mnie pożyteczne? Czy wyciągnę jakąś korzyść z tego, że cię posłucham? I na to ten uczeń mu powiedział nie. No i Sokrates w tym momencie powiedział: w takim razie, jeśli to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, to czy jesteś pewien, że chcesz mi to powiedzieć? Ja jestem pewien, że w takim wypadku wolałbym tego nie usłyszeć. I wiecie, ja sobie często ten fragment przypominam i staram się przekazywać, jeżeli już mam jakieś wiadomości, to staram się przekazywać, przesiewać te moje informacje, te moje informacje przez takie właśnie sito Sokratesa tak zwane, tak? Wtedy te odpowiedzi, które jeżeli ktoś mnie o coś pyta, tak, a ja zastosuję takie sito Sokratesa, wtedy nawet sam wobec siebie, to wtedy te odpowiedzi stają się lepsze. A ja wam gwarantuję, że z lepszymi odpowiedziami co do naszego życia będzie nam się lepiej, pozytywniej żyło. Będziemy mieć większą pogodę ducha. Nie mówiłbym wam tego wszystkiego, gdybym sam tego na sobie nie wypróbował, o tak bym to określił. Nie wypróbował i nie próbował każdego dnia. W ogóle stwierdziłem, że miałem to napisać gdzieś tam na moim fejsie, na Facebooku, ale uważam, że tutaj mogę powiedzieć i to nie będzie jakąś, ja wiem, ujmą dla mnie, że w zasadzie tworzenie tych podcastów wymusza na mnie pewne rzeczy wcale niełatwe. Tak? Dlatego, że jeżeli, ja już taki jestem, jeżeli ja wam coś mówię, że to coś działa i coś tam wypróbowałem i to można robić tak, a nie inaczej, żeby nam było fajniej, to ja to muszę robić. Jeżeli ja tego nie będę robił i będę wam mówił, żebyście to robili, to wy tego nie będziecie robić. Nawet bym nie wspomniał o tym, że to, co teraz mówię, gdybym nawet tego nie wspomniał. To tak to, tak to działa. Ludzie nie będą mówić, nie będą robić tego, co im mówicie, znaczy ludzie nie będą robić tego, co im mówicie, tylko to, co robicie. Ja nie wiem, w jaki sposób to się przekazuje, ale wiemy doskonale, że chociażby w momencie podejścia do danej, do jakiejś osoby obcej na ulicy, to podobno ponad 80% informacji o nas i w ogóle o naszym nastawieniu, zachowaniu, etc., etc., idzie na drodze pozawerbalnej. To jest poprzez mowę ciała, to jest poprzez same myśli. Wiemy doskonale, że sama myśl może również przekazywać informacje. Te myśli rozchodzą się dookoła, po całym świecie, po całej kuli ziemskiej. Są na to różne przykłady naukowe, także nie jest to jakieś humble bumble, jakieś wymysły, tylko no, to jest sprawdzone, tak, chociażby przez fizyków kwantowych, że to działa w ten sposób. Następnym elementem do tego pozytywnego myślenia i do tej pogody ducha to jest takie założenie, żeby być pewnym siebie, żeby siebie lubić, żeby siebie kochać. Czy my siebie lubimy i kochamy? No, różnie z tym bywa, tak? W zależności od naszej samooceny. Każdy człowiek każdego dnia ileś tam set razy się ocenia. Mało tego, patrzy przy tym na całe otoczenie, tak? No, czy to, co powiedziałem gdzieś tam w towarzystwie, czy to było miłe, czy to było fajne, jak ludzie na to zareagowali, tak, co sobie o mnie pomyśleli. Ja wam powiem, że w zasadzie to jest nieważne, tak, bo to
W tym przypadku również będzie obowiązywała zasada Pareto, która się tak dzieli 80%, 15% i 5%. I która się rozciąga na wszystkie dziedziny naszego życia, tak? A, czyli jeżeli byśmy patrzyli to na to od pozytywnej strony, no to jak się z kimś spotykamy w jakimś większym towarzystwie, no to zwykle jest tak, że 80% osób po prostu potraktuje nas jako tło. No, mniej lub bardziej sympatyczne, tak? Gdy my się będziemy starać, tak, żebyśmy byli tacy super, że ach, ach, ach. 15% stwierdzi, że coś w nas jest jednak, natomiast tylko 5% będzie nami zachwycone. I to tak funkcjonuje. Także my przede wszystkim powinniśmy sami siebie polubić. I zauważcie jedną rzecz, że na to, czy my siebie będziemy lubić, czy my siebie nie będziemy lubić, inni nie mają wpływu. To wszystko odbywa się w naszej głowie, w naszym umyśle. A wpływ otoczenia jest bardzo... Ja mogę powiedzieć, że żaden. Tak, jeżeli... Jak to najłatwiej określić? To, co mówiłem z tym, że czymś ktoś jest bliżej, tym bardziej nas może urazić, tak? No bo się ze zdaniem tego człowieka liczymy. Jeżeli współmałżonek, czy tam ktoś z rodziny powie, ale ty głupi jesteś, no to się nam zrobi przykro. Ale jeżeli 100 ludzi do was po kolei powie, na ulicy, obcych, ale ty jesteś głupi, idź dalej. No to czy nas to ruszy? A w ogóle, to pomyślmy, jakiś biedny człowiek, chory umysłowo, tak? Na pewno nas to nie ruszy. Czyli już po tym widać, że to, co o sobie myślimy, powstaje w naszym umyśle. To, co o sobie myślimy, to, czy się lubimy. Tak? Łatwo jest się przekonać. Ja kiedyś usłyszałem taki lata temu, ponad 20 lat temu, próbę lusterka. Ktoś mi powiedział, chcesz sprawdzić, czy siebie lubisz? To idź sobie do łazienki, zamknij drzwi, żeby się ewentualnie rodzina nie śmiała. Tak, stań przed lustrem, popatrz sobie głęboko w oczy i powiedz, kocham ciebie. Nawet wam nie będę powtarzał, co lusterko mi powiedziało za pierwszym razem, bo to się po prostu nie nadaje do powtórzenia żadnego. Za pierwszym razem lusterko mi wcale nie powiedziało. Obraz lustra nie powiedział mi, że mnie kocha. Wręcz coś przeciwnego. Tak? Patrzymy dalej i mówimy, naprawdę cię kocham. Jesteś moim największym, jedynym przyjacielem prawdziwym, jakiego mam na ziemi. Drugim elementem, który się wiąże z tym wyznaniem do siebie, tak? To jest to, że się możecie poczuć bardzo głupio. Ja się czułem bardzo głupio. Teraz się z tego śmieję, ale naprawdę, no to po prostu... Zwykle sobie nie mówimy, że się kochamy, albo że się lubimy, albo że to, co robimy, to jest fantastyczne, fascynujące i że jest super, hiper i w ogóle. Tak? Raczej oczekujemy, że to ludzie nam będą mówić, że nas kochają, że nas potrzebują, że jesteśmy wartościowi. Ale tutaj ta układanka to wygląda w ten sposób, że jeżeli my siebie nie kochamy, to jest bardzo mało, a wręcz prawie nieprawdopodobne, że pokocha nas świat. Jeżeli wy siebie najpierw pokochacie, sami siebie, to z automatu cały świat was pokocha. Tak to jest, tak to funkcjonuje, tak? Słyszałem to nie raz i nie dwa od różnych mądrych osób, od różnych mądrych ludzi, którzy osiągnęli sukces życiowy, zawodowy, tak? Chcesz, żeby cię inni pokochali? Najpierw pokochaj sam siebie. Takie proste, że aż trudne.
pokochać samego siebie. Wydaje się, że to nic prostszego, a to wcale tak nie do końca, ponieważ człowiek jest zbyt złożonym mechanizmem, żeby to tak było hop-siup. Tak, także seansy z lusterkiem przeprowadzamy do momentu, kiedy czujemy, że już nie musimy, że nie musimy sobie takich wyznań do naszego odbicia mówić. A jeżeli zaczniecie to stosować, to sami będziecie wiedzieli, jak głupie by wam się to na początek nie wydawało, bo mi się na początek wydawało to strasznie głupie. No, no to jest po prostu złamanie wszystkich reguł, które normalnie obowiązują, tak? No ja takie bzdury. No, i od tego będą mnie ludzie lubić, tak? Ja tej osobie powiedziałem. I to będą ludzie... Tak. Tak, od tego cię będą inni ludzie lubić. I szanować. Zależy, co temu odbiciu będziemy mówili. Szanuję ciebie. Podziwiam ciebie. Jesteś ważny, jesteś dumny, jesteś podziwiany. Wystarczy, że to będziemy powtarzać. Do skutku, do skutku, do skutku. Co robimy? To, co mówiłem w ostatnim odcinku. Przeprogramowujemy nasz superkomputer. Zaczniemy inaczej myśleć. Zaczniemy inaczej mówić. Zyskamy pewność siebie. Zyskamy pewność siebie. No dobrze. A co robić w przypadku? No bo jeżeli jakiś element, ten element akurat będzie działał, tak? Ale ponieważ na zewnątrz to nie wygląda tak różowo, jednak znajdzie się zawsze ktoś, kto chociażby poprzez niskie poczucie własnej wartości będzie w jakiś sposób chciał na nas wpływać destrukcyjnie, tak? Czy w domu, czy gdzieś tam w pracy na nas nakrzyczy, będzie miał do nas pretensje, zwyzywa nas od ostatnich. Wszystko jedno co. Ja takie jakiś czas temu, parę lat temu wyczytałem ciekawą rzecz, a raczej wysłuchałem, bo to akurat audiobook był. Jest takie magiczne hasło w takiej sytuacji. A związane z pogodą ducha i z pozytywnym myśleniem. Tak, które można powiedzieć niweluje to, co ta osoba powiedziała, jakąś formę agresji do nas, tak? Nie mówiąc nic, o ile nie jest to ktoś, kto, no, przewidujemy, że może poczuć się tak, no nie wiem, urażony, że, no może nie, że rzuci się na nas pięściami, tak? Ale tylko te nasze słowa mogłyby wywołać jego większą agresję. Wewnątrz siebie mówimy, po tej jego całej tyradzie, mówimy, no i co z tego, lubię siebie. Ja wam powiem, że byłem sam cholernie zdziwiony, jeszcze raz powtórzę, cholernie zdziwiony, jak fantastyczny wpływ na naszą psychikę ma to krótkie, mają te krótkie dwa zdania. No i co z tego, lubię siebie. Oczywiście musimy to poczucie tego, że siebie lubimy, poczucie tego, że jesteśmy wartościowi, musimy mieć w sobie wybudowane, tak? Bo może być tak, że jednak nie będziemy w to wierzyć i to wtedy będą tylko puste słowa. Natomiast w momencie, jeżeli chociaż troszeczkę siebie lubimy, uważamy, że jesteśmy na tym świecie coś warci, to te słowa spowodują, że po prostu natychmiast nas ogarnie spokój i cisza. Tak, że to, co ta osoba powiedziała, nie zrobi na nas najmniejszego wrażenia. Bo no to nic dobrego nie jest, tak? Takie przyjmowanie do siebie personalne, zresztą większość osób, które w życiu na pewno spotkaliście, to znaczy większość, no może nie większość, ale jeżeli już ktoś coś do was miał, no to starał się użyć takiej broni, żeby was ruszyło. Albo honor, albo ego poruszyć, tak? Albo jakiś obraz, jeden z obrazów naszych, który mamy w naszej psychice, jak chociażby wygląd fizyczny, tak? Starał się poruszyć tak, żeby nas to po prostu zabolało. Jedno małe, krótkie stwierdzenie. No ty sobie możesz mówić, tak?
No i co z tego? Ja siebie lubię. I nie przestanę siebie lubić. I będę siebie lubił zawsze. Czy pogoda ducha i pozytywne myślenie może być kluczem do lepszego życia, kluczem do sukcesu? Ja uważam, że tak. Absolutnie się z tym zgadzam. Wiele przykładów jest takich, gdzie ludzie właśnie pozytywni, tacy pogodni, odnoszą sukcesy, albo przynajmniej żyje im się przyjemnie. Na to jest wiele, wiele różnych mądrych przykładów w prasie, w literaturze. W necie też znajdziecie na pewno. Ja wstając zawsze co dzień, rano, no różna pogoda jest za oknem, tak? Ale powiedziałem, jeżeli nie masz słońca wewnątrz, to na pewno na zewnątrz słońca nie zobaczysz, nie dostrzeżesz go nawet. Staram się w sobie każdego ranka zapalić takie słońce. To jest takie bardziej może nie fizyczne, a mentalne, tak? A zanim się stanie coś fajnego, to ja sobie wyobrażam, że to coś fajnego już się przydarzyło. Jakieś miłe zdarzenie. To nie musi być wygrana w totolotka od razu tam ileś milionów, tak? Ale że to jest, że kogoś miłego spotkaliśmy, że ktoś się do nas uśmiechnął, że ktoś nam podał rękę, się przywitał serdecznie z nami. Takie małe, miłe rzeczy, z których jest zbudowany nasz fajny, pozytywny i pogodny świat. On jest zbudowany z takich małych, umysłowych cegiełek. Podobnie jak dom. Dom nie jest zbudowany z jednej bryły. Może kiedyś tam, dawno, tam gdzieś w skale wykuwali, owszem. Ale później, tak w tej chwili, to domy są zbudowane z cegieł. Nasze życie tak samo. Nie składa się z wielkich, ogromnych jakichś sukcesów, radości codziennych, tak? To są takie malutkie cegiełki, które układamy każdego dnia i tworzymy ten nasz gmach właśnie takiego fajnego, pozytywnego życia. Bo do tego człowiek będzie zawsze dążył, każdy, do spokoju. No teraz mamy przykład chociażby z tymi biednymi uchodźcami, tak? Każdy dąży naturalną drogą, dąży do tego, żeby żyć spokojnie, bez stresów, bez nerwów, bez głodu. Tak, nie znam nikogo, kto by do tego wszystkiego się garnął. Każdy chce spokoju w życiu. Chce spokoju, dobrobytu, bo to jest normalna rzecz tak samo. Chce być szczęśliwy, chce być kochany. I tu jeszcze na koniec takie mi przyszło do głowy do tego wszystkiego a propos wyrzutów sumienia. Tak? Żeby odrzucić wyrzuty sumienia. Po to, żeby pogodniej żyć. Bo w zasadzie wyrzuty sumienia nie dają nam nic. Większość osób, może nie każdy, tak? Znowu za bardzo generalizuję. Większość osób stara się w nas wzbudzić wyrzuty sumienia. Wiele więcej razy, niż to my świadomie obserwujemy. Jak tak sobie się nastawimy na odbiór, ja to mówię, taką stację radarową włączamy, to zobaczycie, ile razy dziennie ktoś w pracy, w domu próbuje w nas wzbudzić wyrzuty sumienia. Od tego, żebyśmy wyrzucili śmieci, po to, żebyśmy, nie wiem, coś tam zrobili, tak? Co nam nie za bardzo pasuje. I mało tego, niektórzy jeszcze mówią, a pamiętasz, jak ty to tam źle zrobiłeś, jak to tam taki podły jesteś, ja się tak źle czułam, czy czułem. Tylko, że to nie chodzi o to, żeby przestać być, odrzucić wyrzuty sumienia po to, żeby przestać być empatycznym człowiekiem, tak? Nie mam wyrzutów sumienia, bo co, socjopaci nie mają, no to ja nie będę miał, to jestem socjopatą. To nie tak. Chodzi o to, że wyrzuty sumienia, czyli coś z powodu, co już nastąpiło w przeszłości, żebyśmy my mieli się tym teraz lub w przyszłości katować dosłownie, tak? Wyrzuty sumienia nam absolutnie nic nie dają,
Natomiast makabrycznie rujnują nam psychikę. Jak można pobiec fajnie do przodu w słońce, jak to mówię, tak? Czyli do tego lepszego życia, pozytywnego, pogodnego, wlokąc za sobą cały wór wyrzutów sumienia. Nie da się. Nie da się. Szybciej się zamęczymy, szybciej padniemy, niż będziemy w stanie przejść chociaż, nie wiem, kilometr, tak? Tak mówiąc przenośnie. Oczywiście, bo to kwestie psychiczne są. Po prostu się nie da. A ja wyrzuty sumienia wyłączyłem. A mało tego, często mówię w domu, chcesz we mnie wzbudzić wyrzuty sumienia? Nie próbuj, to na mnie nie działa. Od razu wam powiem, co się będzie działo. Zwykle wzbudza to większy lub mniejszy atak agresji słownej ze strony osoby, której tak mówimy. Może dzieci nie, ale żony to już na pewno. Tak? Po prostu ktoś usiłuje grać naszymi uczuciami. Ktoś usiłuje właśnie wzbudzać w nas wyrzuty sumienia. Dlaczego to robi? Bo to fantastycznie działa. Bo robią to wszyscy. Ja tutaj nie chcę poruszać spraw jakichś wyznaniowych, wiary, tak? Bo to nie jest miejsce ani ten temat. Ale generalnie, jak sobie popatrzycie tak dookoła, no to robią to wszyscy. Dlaczego? Bo to działa. Na większość ludzi. Chodzi o to, żeby na was to nie działało. Bo jeszcze raz mówię. Nic wam to nie daje, natomiast rujnuje waszą psychikę. W związku z czym również rujnuje wasze życie. A my mamy jedno życie. I to jest nasze życie. I nie powinniśmy absolutnie nikomu pozwolić, żeby tym naszym życiem kierował. Bo mamy jedno życie do przeżycia i ono leży w naszych rękach, a przede wszystkim w naszym umyśle. I tak powinno być, to co się z tym życiem będzie działo. Czy to życie będzie właśnie pogodne, radosne, takie szczęśliwe, czy będzie, jak to ostatnio powiedziałem, czarny serial, makabryczny. To zależy tylko od nas. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. Dziękuję ślicznie za wszystkim osobom, które tego wysłuchały do końca. Wysłuchały do końca ten odcinek. Już mam w głowie parę tematów następnych. No i mam prośbę, jeżeli macie okazję, to żebyście się w jakiś sposób te osoby, przynajmniej nie wiem, którym to w jakiś bezpośredni sposób powiedziałem, adres podałem tego mojego podcasta, żeby w jakiś sposób taki feedback do mnie poszedł, tak? Co byście chcieli usłyszeć, czy to fajne, czy niefajne, czy jakieś tam generalnie uwagi, na czym się skoncentrować, a powinienem ewentualnie jakieś może tematy takie, które wam spędzają sen z oczu, jak to się mówi. Także proszę o jakiś kontakt również. Jeszcze raz dziękuję i do miłego. Na razie.